serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Hogwarts Legacy. Z tym razem tak niepozornie, bo zaczynamy od mapy, bowiem dzisiaj mam zamiar ogarnąć m.in. północny rejon Hogwartu, gdzie nam brakuje dwóch skrzyń, jednej zamówki Merlina i jednej dwóch platform do lodowania. Skrzynia skarbów, to tak mi się zdaje, że jedna z tych pierwszych, która nam się trafi, to będzie tutaj, w tym obozie bandytów. I prawdopodobnie druga gdzieś może tutaj się nam trafi. Tego jeszcze nie wiemy, może gdzieś to będzie w ramach jakiejś jaskini. A więc zaczynamy pewnie tego mostu koło Hogwartu, tak mi się zdaje. Się zaraz dowiemy. W ogóle tak się dziwnie robi już taką grę. Wbiłem już ponad 100 godzin na Steamie, ale trzeba też brać pod uwagę, że pierwsze godziny tyczyły się mojego pierwszego gameplaya, gdzie po prostu sobie testowałem grę, a dopiero potem zaczynałem faktycznie ogarniać właściwy. Dobra, tu byśmy poszli sobie, w sumie najbardziej to lubię, Defindo, znaczy... I dream of making a better world for me. W sumie Petricus Otalus mam ochotę. Użyj depulso. Pisane przez animaga kosmików redukto. Ładnie, żeśmy typa roznieśli. Ok, kolejna skrzynia, rozcięcie 3. Proszę, były tak blisko, w zasadzie mogliśmy to ogarnąć dużo szybciej. No ale cóż. Tam coś jeszcze mam, jakieś głównie skarby, znaczy głównie te do wyczarowania. No i proszę, i przy okazji mamy jaskinię. This could prove dangerous if I'm not careful. No tak, gdybyśmy ogarniali te wszystkie obozy kłusowników, byśmy mieli dużo mocniejsze te wszystkie wyczarowania, znaczy te czary. No ale cóż, nie ma dramatu. Mocarnie to wygląda. Nowoczesna szkolna peleryna. Kurde, tam coś jeszcze było. Nie zważyłem tego. W sumie jakiś hajsik, pewnie nic szczególnie ważnego, ale jak już ogarniamy wszystko, to wszystko. Okej, a więc teraz wychodzimy sobie stąd. I szukamy dalej. Kurde, powiem wam, że jak tak się człowiek skupi na tej samej eksploracji, to mnogość tych powielających się asetów potrafi czasami zdenerwować. No ale cóż. Oby się miało tylko takie problemy. To mam jakąś zagadkę Merlina kolejną. O, i motylki przy okazji. Jakoś wybitnie o nich zapominam. No tak, one przy okazji nas do wyczarowań prowadzą. Kurde, ledwo je tu widać. Na te śmieszne kwiatki. Wiecie, troszkę mi to przypomina tą bardzo denerwującą minigierkę z Walhalli, gdzie się goni za takimi
za tą kartką, z tym takim ściskiem papieru. I można go ładnie oszukać, bo wystarczy biec jakąś prostszą trasą, byle tylko zdążyć wcześniej niż ta kartka. Oczywiście o ile się wie, którędy biec. Ale tak się kiedyś wycwaniłem właśnie. Co my tu mamy? Posąg Memortka. O, proszę. Dobra, to teraz wracamy chyba sobie do tej całej jaskini. A nie, to jest zagadka Merlina. I cholerny Inferius. No i go ściągniemy sobie. Chociaż można by do niego podejść w zasadzie. Albo łatwiej jednak ich przyciągnąć do siebie i potraktować. Jeszcze dwa dziady. Okej, dobra. Tu jest wszystko. Teraz szukamy tej zagadki Merlina. Tam jest. Użyłam tego przyciągania, bo tego Accio, bo naprawdę bieganie za nimi, znaczy podchodzenie do nich, żeby ten bardzo wąski atak, ten atak ogniowy ma tak mały promień, że nie chcę się do nich podchodzić. A co tym też są trochę gliki, że większe ilości są bardzo niebezpieczne. Czyli coś to będziemy naprawiać. Wszystko. Czy coś tu jeszcze zostało? A, tu coś jeszcze mamy. Zaraz nie Confringo, tylko... Swoją drogą jestem ciekaw, gdzie nam wyskoczy brakująca skrzynia skarbów, bo jakoś to ich póki co nie widzę szczególnie. Ale tu kryształów to jest dużo. Pewnie tego, co taki ten region, gdzie się na początku go od tego odgryza w grze, ale jest potrzebny do wyczarowań, no to nie ma bata. Trzeba go. Żeby go było dużo. Okej, tamtych durów już nie będziemy chyba ogarniać. Chyba, że to są jakieś skarby. A raczej chyba wszystkie skarby ogarnialiśmy wcześniej, mi się tak wydaje. Spowolnij lojalistów, zabójców lojalistów. Dobra, pięknieśmy ich skasowali. Tak, my tu chyba już byliśmy. Nie przypominam sobie, żeby coś tu chyba było poza tym. Chyba, że coś tu jest, czego jeszcze nie widzieliśmy. O nie, my tu chyba już byliśmy. Tak, my tu już byliśmy, więc możemy sobie spokojnie wracać. No tak, raz to ogarnęliśmy ten cały urząd, o ten cały burdel, więc... Szybko się dziadów skasował, jak sobie pomyślę, ile to czasu trwało wcześniej.
No ma to mamy jako tako wszystko, tu coś idzie. Concentrate. Tu coś jest. Być może to będzie jakaś skrzynia skarbów. Mogłaby być. Mam delikatne wrażenie, że my tu byliśmy. A jeśli nie, to może coś się po prostu ominęło. A jednak tu nie byliśmy. A widać jednak skarb. Rustykalny czepek nocny. Tylko się tego się upewnimy, czy to na pewno był ten skarb. No to nie był ten skarb. Czy jeszcze nam brakuje jednego skarbu mimo wszystko? I dwóch platform do lądowania. Ciekawe. To jest bez kitu interesujące, bo one tak się z reguły nie pojawiają po prostu na mapie. Trzeba oblecieć troszkę terenu, żeby się faktycznie rzuciły nam. A to jest zakazany raz, więc uciekamy. O, chyba widzę platformę do lądowania. Widzę. Jest tutaj. Śliczna. Tam już nic nie ma. Last time I saw you with a rose was when you stuck your finger on one trying to hide a package. Let's finish this job and be done with it. Waste of time this is. Tu żeśmy byli. Pytanie, czy ten obóz, ale my tu chyba też byliśmy. Nawet pamiętam, że przy okazji jakiejś misji myśmy go ogarniali. Tu coś jeszcze mamy. Coś, co by się nam zdecydowanie... No, jesteśmy w zasadzie na brzegu. Zaraz. Czy myśmy tu byli? Byliśmy te ruiny Koror. Ale wypadałoby tam jeszcze podlecieć pod górę. Tylko mam nadzieję, że wpierw tu skoczymy. A tu mamy co? Arena walk czarnej magii. Aha, dobra, czaję. A tu co mamy? Grób Jagdała. Ciekawe. Może gdzieś tutaj jeszcze będzie ten platforma do lądowania. A teraz w tą stronę. Będzie tu platforma do lądowania, czy nie? Nie, tu jej nie ma. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Ładno wśmy rzeźnie zrobili to. Incendio! Może... To raczej skarbu nie będzie, raczej jakiś pojedynczy ten. Okej, okay, gniazda wyposażenia są pełne. Trzeba będzie jakoś się... Uch, obrzydliwe pajączki. Wycie wilka ma w sobie jakiś taki... Te ujadanie jest takie charakterystyczne. No więc teraz tak, można byłoby teraz pogonić w kierunku... Mam takie wrażenie, że nas o tu w ogóle jeszcze nie było w tej sferze tutaj, w tej materii.
Czekaj, czy się w ogóle da. No się troj się powinno dać. Zobaczymy. Co to w ogóle jest nad tą rebelią? Tak jakby tylko i wyłącznie. Aha, tu już nie polecimy. No by teraz jakby skręcić i w tą ścieżkę tutaj dać nura. Rebellion. No nie, tu coś mamy. To był tylko pieniądz. Nic poza tym. Tam raczej już nic nie widzę. Żadnych platform do lądowania. Tak, tu już kiedyś byliśmy. I prawdopodobnie mamy ten motyw ogarnięty, więc tu już chyba nic nam nie zostało. Ale jednak gdzieś jeden nam został. Skarb. To jest doprawdy ciekawe. Nie znam, cokolwiek tu zostało jeszcze. Pytanie tylko, gdzie? Być może żeśmy ominęli jakąś skrzynię skarbów w ramach tego. Rebellion. Renrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. What went on here, I wonder? It's not the best place to be caught alone. Next time I see Fig or that stupid. Revelio. To jest ciekawe, bo przynajmniej nie mam bladego pojęcia, gdzie by tu mogła być jeszcze jakaś platforma do lądowania, zważywszy, że zdawałoby się, że wszystko oblecieliśmy, co trzeba, a jednak nic takiego nie widać. Tu byliśmy, bo już jest zapalona. Dobra, lecimy dalej. Rebellia. Zakazany las. Tak da się przyciągnąć. Ale też się da. I should investigate. Okej, tu chyba zapalimy. Incendio. No, co to się otworzyło teraz? A, dobra, widzę. Gniazda są pełne. Coś wywalimy, tylko jeszcze nie wiem co. Coś na zielono na pewno się pozbędziemy.
tak w końcu nie będziemy raczej upgrade'ować tego, co mamy. Tu możemy to wywalić. A tutaj, o proszę. Wtedy to nie pomyślałem sobie, że moglibyśmy przecież oczyścić w Hogsmeade coś, małe co nieco zrobić jakiś porządek. Ciemny sweter, nice. Czekaj, co tu mamy? Złoto klary w kształcie smoczych oczu. No, no spoko. Mamy jakąś kolejną jaskinię. O, jakiś tu skarbik chyba jest w tej wieżyczce. Jeśli dobrze widzę. These rocks have seen better days. Okej, trzeba ten znaleźć ten. Tam go mamy. This could prove dangerous if I'm not careful. Tak sobie uzmysłowiłem teraz, że chyba to miejsce z tym zamkiem to chyba nie była związana specjalnie żadna misja. O, trochę z dupy strony podchodzimy, ale. Revelio. Okulary przeciwsłoneczne. W sumie to teraz zbieranie jakiejś dobrej, znaczy złożenie sobie jakiegoś dobrego builda to jest pod arenę walk, zdecydowanie. Aż tu ładnie. Mam nadzieję, że to głównie latanie po wszystkich jaskiniach, te czyszczenie mapy, tak najogólniej. W ogóle to chyba balonów nie ma żadnych w tym lesie. Tak mi się przynajmniej zdaje. Gdzie my teraz w ogóle jesteśmy, jak sobie spojrzymy na mapkę? Zakazany las? Myśmy aż pogonili dalej. Niesamowite, tak łatwo jest to zgubić się w ramach tych wszystkich. No to tak. Jedna skrzynia skarbów, jedna platforma do lądowania. Może gdzieś tutaj ma będzie. Skoczymy, zobaczymy, może akurat. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Revelio. Takie Stonehenge troszkę. Tu żeśmy już leczyli. Nie wygląda na to, by jakiekolwiek tu platformy do lądowania mogły być. Aczkolwiek
Ładna miejscowa. Nie ma co ukrywać. Projekt tapetka z Windowsa tu przez chwilę było. No, Hogsmeade z daleka ładnie wygląda. W jaki sposób to jest denerwujące, muszę sobie odznaczyć ten pierdolnik na mapie, bo mi trochę denerwuje i dekoncentruje. Przecież tu już byliśmy. No wam powiem szczerze, nie mam żadnego pojęcia, gdzie może być ukryty ten cały pierdzielnik. Co my tu w ogóle mamy? Tętniące źródło starożytnej magii. Myśmy pewnie go jeszcze nawet w ogóle nie odkryli, żeby było śmieszniej. Chyba to jest to. A raczej wątpię, żeby to było te źródło magii. Chyba to jest... Nie, to dobrze, to jest tamte właśnie. Co my tu skrojamy? Ciemnych wrogów mamy tu, tu żadnych już nie ma. Tu mamy, tu żadnych nie ma. Tu mamy balony, mamy główki Merlina, skrzynię skarbów i proszę, jednostronę przewodnika gdzieś tu mamy. Nawet. Tylko pytanie, gdzie ona mogłaby być w takim razie? Bardzo możliwe, że w którejś z tych całych... Dobra, to co teraz zrobimy? Po prostu będziemy gonili w kierunku tego tutaj miejsca. Może jakoś trafimy na to, cośmy chcieli. A póki co sobie będziemy lecieć i może coś trafimy. No na pewno z prostych rzeczy, które są w tym lesie, po prostu je łatwo ominąć, chociażby dlatego, że wszystko jest ukryte w drzewach. I tak naprawdę trudno taką... Tak, this place is scary. Co by nie mówić? Tutaj jest ta jaskinia. A już przez chwilę myślałem, że będę musiał się z tymi pająkami użerać. Znowu to samo. Tu jakby dookoła wszystko się wydaje być ogarnięte. Tam jakieś obozy. One raczej chyba też są zrobione. Raczej. One są z pewnością na mapie zaznaczone po to, żeby nie ominąć jakiegoś... No proszę, skrzynia skarbów będzie na pewno tutaj jedna. I to będzie jeszcze... Gdzieś jeszcze powinna być, tylko pytanie, gdzie? Tu może być kolejna. Tak, tu będzie kolejna. No szkoda, że nie możemy znaleźć żadnych punktów na mapie, gdzie by się tą cholerną platformę do lądowania znalazło. Spróbujmy jeszcze stąd odpalić. O, motylki mamy, przynajmniej.
Revelio. Średnie powierzchnie podłogowe. No i nice, mamy kolejne motylki przynajmniej ogarnięte. Rebellion. W teorii szłoby tak po prostu łazić i łazić. This place has seen better days. Tak, myśmy tu chyba już raz byli. Tak, z pewnością myśmy tu byli. Troszkę męczy fakt, że tak po prostu nie można szukać sobie platform do lądowania. Co to jest? A, puszczają sobie te. Ciekawe. No, przez chwilę mieliśmy ładny zachód słońca. Czyli może tam jest platforma do lądowania? Nie, to chyba tylko jakieś wzgórze po prostu. A może nie, to my już byliśmy zresztą. Rebellion. Kurde, jak tu gęsto tych drzew. Tak, ale jest skarb przy okazji. I didn't always like a polite. What was that? Careful now. None of that petrificus nonsense. No, a tu odpalimy sobie tak Experiamus na pewno, Defindo i może Avada Kedavra, któryś mi bardziej zdenerwuje. A to może tutaj? Crucio. Abandoned long ago, no doubt. Master, look, Mr. Talus. Przywróciłem mu ludzką postać. Pełne gniazda. Tu by się na pajączki przydało co innego. Incendio. By
Był chłop, nie ma chłopa. Trzeba będzie potem jednak skoczyć do Hogsmeade i troszkę tego szajsu sprzedać, bo jednak już nic nam się kurde nie mieści, to dosłownie. Jest już bieda z tym. Opchniemy najtańsze. Hajsu i tak mamy od groma, więc w zasadzie nie musimy za bardzo się martwić, że trochę stracimy jej, jak trochę powywalamy. A, to po 40 jest. Interesujące. Nowa kolekcja. Czyli że te kolekcje to my ogarniemy po prostu na wszystkich obozach. Takie mam dziwne wrażenie, bo już... Chociaż jeszcze jakieś tam dwie misje poboczne zostały, więc kto wie... Coś tam jeszcze może być. Rebellion. Może być, zostać. No a teraz idziemy do tego całego skarbu. To jest to most importanter. Zniszczenie 3. Oczyszczy zwierzaczki. O, jaki puchar. Czy to niuchacz? Jakiś puszek. A to wygląda. Okej. Okay. Coś mi to jeszcze zaświeciło. That goblin elm you pilfered. I want that back now. Ty, to jak się teraz tu dostać? Złote pytanie. Może my tu byliśmy, tylko to jest... Rebellion. A, dobra, to chyba to będzie teraz. Okej. Okay. Pufku. O, nie wyciągniemy go stąd. Trochę głupie. No ale cóż. Sprawdzimy teraz, jak to wygląda. No jak to jest jako tak ogarnięte. Bardzo dobrze. Mamy jaskinię, porządek, miejsce strażnej magii. Teraz tu walimy pewnie. I co nam zostanie? Tętniące źródło i... 10 skrzynia skarbów jeszcze nam została. Tanie, gdzie? Rebellion. Że tu w ogóle nie widzę tych całych... przeklętych tych... Who lived here, I wonder? Revelio. Tu w Confringo idziemy. Incendio! Take it!
przełączyć nam stały. Skarb. Tell you what I'm thinking. I'm thinking. I'm always given the dull task. Excalibur! What have you done? One in Berlin. I heard something. You're the little thing. An intruder. You and those cursed centaurs had to. None of you ain't wearing that goblin helm you stole. Predator! You! You'll feel that tomorrow. If you last that long. Predator! This is your first. Predator! You've a big goblin with your shield on! Wait up! It's pretty obvious. Thought you could hide from me, did ya? Blink! You up! Revelio! Nie wiem do końca, co ja z nim zrobiłem, ale cóż. Jad 3. Super. Czym się zobaczył nowy punkt podróży, któregośmy jeszcze nie ogarnęli wcześniej. No proszę, wejście na trufowiska północnej przeprawy. Klawo. Revelio. Tu mam wrażenie, kiedyś byliśmy. Okej, teraz sobie spojrzymy na miejscówę. No właśnie, teraz musimy do tego miejsca magii wrócić, tak na marginesie. Ogarniemy je. I w tym rejonie zostanie nam, no tylko to źródło magii. No to gonimy tam. Może te pajączki się do nas odczepiły. Miejmy nadzieję. A właśnie, to mamy kolejne te. Teraz to coś będziemy mieli. Okej. I tą miejscówę jakby mamy ogarniętą. Tam był nikczemny wróg i myśmy go chyba kiedyś rozwalili. Zdaje się. Revelio. Było pod tym drzewem.
Ta arachno tarantula, czy jakie tam było? Tak, to była ta typiara. Dobra. A więc teraz, co nam zostało? Tu jakiś kolejny typiarz do garnięcia. Pis dziennika. Nie znoszę tych, że się boję, ale już za późno. Na razie odpowano mam 200 klątw. Ale muszę robić, co mi każą, jeśli chcę nauczyć się więcej. Nie mogę wygodzić twojego lęku i tak już szepcą za moimi plecami. Powiedziano mi, że bym nie ufał czarnoksiężnikowi, ale nie spocznę, dopóki nie opanuje dość magii, by chronić Claire oraz siebie oraz cały górny Hogsfield. Bardolf. Szczytna pola zła. No proszę, mordki. Wpis kolejny. Tu jest na dole jakiś skarb. Tylko złote pytanie. Ja do niego dotrzemy jakoś tędy, zdaje się. Tak, tędy. I should investigate. W teorii tak wygląda to, że trzeba byłoby część mapy samemu przejść tak na piechtę. O, ten typiarz nam uciekł, zaraz go capniemy. Aha, to jest Inferius. Myślałem, że to jakaś inna Franca była. Najwyraźniej nie. O, mamy sklepikarza. W dobrym momencie, żeśmy na niego trafili. See if there's something you need. Okej, to kupimy sobie, znaczy sprzedamy jemu troszkę szajsu. To jest sobie wszystko słabsze, ale no i sobie zostawimy. Najwyżej się potem sprawdzi w naszym pokoiku. That's been a pleasure. Okej, teraz jak sobie spojrzymy na... Mi się wydaje, że tu byliśmy. Raczej na pewno. Tak, tuśmy byli. Jakiś nikczemny. Ale kto taki? Oszalały był Toryj. O proszę. Okej, ogarnięty. Się nie chciało z nimi bawić za bardzo.
spadamy stąd. Przynajmniej tego mam ogarniętego z głowy. Sobie też jeszcze spojrzymy na mapkę. To się okazuje, że tu jako tako mamy ogarnięte to logowisko z troli. Tu jakoś mamy jakiś skarbiec, na którym jeszcze nie byliśmy. Więc w sumie można by go ogarnąć. Bo tu już takiego nic nie widzę, co by w tej chwili można byłoby znaleźć. Więc tak, tutaj chyba generalnie mamy wszystko. W tym całym zakazanym lesie. Zakazany las jest ogarnięty w razie jakby co. Torfowiska północnej przeprawy. Tu mamy jedną łamigłówkę Merlina, jeden balon, jeden skarb. Jedna... Coś od z przewodnika. Ma niedostępne, proszę kipiu. Najwyraźniej tutaj trzeba najpierw uciec od tej walki. Rebellion. Przede wszystkim. Imperiuski. Na nie będzie tylko jedna rzecz, czyli Akio. Akio i ogień. A to Franca jedna. Incendio. Jeszcze jakiś? Ja tych dziadów nie cierpię. Incendio. Tak. This could prove dangerous if I'm not careful. Confringo to jest hardkorowe zaklęcie. Rebellion. No to jest zabawa. Czy to jest pytanie? No jakiś nowy przedmiot odzienia. Bardzo spoko, mamy go ogarniętego. Sam, gdzie byśmy mogli znaleźć tą cholerną stronę? Zważywszy, że... No, taki skarbik mamy. Jeszcze jakiś jest nikczemny wróg, tylko pytanie, czy to jest ten, co myślę? Ciekawe to jest. Już to dopiero można tak lać w kółko i w kółko. Nie do końca ogarniam. Zgonimy w tą stronę. Coś tu jest, tylko pytanie, kto to jest? Velia. Inferiuski. Przyciągniemy je, oczywiście.
Trzeba przyznać, że tych miejsc jest od zarania. Alohomora. This looks intriguing. Tu mamy. Abandoned long ago, no doubt. Tak, to chyba tyle z tych rzeczy. Tam już tylko mamy jakieś kryształki. Rebellion. Nie wiem, czy to jest cały czas noc w tym lesie, czy jest tak ponuro, w cholerę. Okej. Okay. Jedno, co mnie trochę to wkurza, że... Co my tu w ogóle teraz mamy? Tak, mamy zakazany raz ogarnięty. Rejon Hogwartu, tutaj mamy jedną skrzynię, ale gdzie? To kurde, trudno zgadnąć, bo przecież nie mamy żadnego obozu, chyba że z któregoś, nie no, wszystkie obozy jakie tu widzę, to mamy pogarniane te skarby. Więc cóż to mogłoby być, chyba że tu jakiś skarb nam, nie, wszystkie to mamy skarby. Tu też mamy wszystkie skarby. Chyba że to gdzieś w ramach lasu, gdzie nas jeszcze nie było. Albo arena tych walk czarnych, kto wie, może to gdzie będzie gdzieś tam. Jaskinia porządek. Prządek, nie porządek. Tu byliśmy. Zostaje nam teraz tu może skoczyć. Jeszcze w tej jaskini byliśmy. W legowisku trolla raczej byliśmy. Jeszcze spojrzymy tak. Tu nam brakuje jednej zagadki Merlina, jednego strony przewodnika i skrzyni skarbów. Będzie ta skrzynia skarbów. Ale ciekaw jestem, gdzie może być strona przewodnika. Być może będzie gdzieś... Gdzieś tu na pewno będzie. To może, żeby zrobić tą stronę, to idziemy może w tą, bo Dolina Hogsmeade jest też spora. Tu w zasadzie mam tylko dwie łamigłówki Merlina i dwie platformy do lądowania. Więc wbrew pozorom troszkę tego jest. Gdyby wypadało tu skoczyć, do tego obozu bandytów. Ja chyba go kojarzę. Chociaż będzie szybciej. No dobra, możemy tam gonić w zasadzie. Czy jakiś nikczemny wróg? Pytanie, czy ten, którego już raz ogarnialiśmy, czy jakiś nam nowy został? Czy to była ta Franca, co myślę? Tak, dobra, mi się w kuko. Kuko zapytał, że to ta arachno tarantula, czy jak to czytam, nekro, cokolwiek psychicznego z tą nazwą związanego. Locks and guards can't stop me. Perhaps it's dinner, right? Potato! It's no trick. Thank you. Good one, correct route. Well, you'll have to do better. You will pay for your deed. No i ty padnie zgaszony. Jeden z drugim. Rebellion.
Mamy kolejny skarb. Kły 2. No i spoko. Spojrzymy sobie do mapki, jak to wygląda teraz. Tak, jeszcze balony nam jakieś stały i łamigłówka Merlina i jedna scena przewodnika. Tylko zgaduj, gdzie to może być teraz. W teorii balony się powinno łatwo zauważyć. W teorii. Czy to byłoby raczej w tą stronę gdzieś? Może gdzieś tu by była strona przewodnika. Seems a pleasant enough little place. Czy trzymajmy się na chwilę. Jak to wygląda? Revelia. Nie, tu nam raczej nic nie świeci się, znaczy nic nie sugeruje. Jaki tu skarb jest? Szalik szkocko ukratę. Revelia. Z reguły te balony są na jakiejś takiej wysokości. A teraz trochę uciekamy od tej mapy. Uciekamy na lewo. Znaczy... Dobrze, jestem na lewo od mapy. Znamy zagadkę Merlina. Revelia. Tu nie wejdziemy raczej. Wystarczającego miejsca, więc trzeba jakoś stąd. Revelia. Tu wolę jakby na jakąś kłódkę. Kłódka, z której wcześniej nie mogliśmy skorzystać. Z której wcześniej mogliśmy otworzyć. I dokładnie pamiętam ten moment, kiedy myśmy te drzwi trafili. Aż za bardzo je pamiętam. A tu mi się trochę dokojarzy z taką tą przeklętą wieżą w Wiedźminie podczas takiej misji. Takiej bardzo creepy misji. Proszę. Czy coś tu będzie poza faktem, że mamy tyle schodów? No raczej jakby nie. Ale cóż, może. Revelia. Tu byliśmy, to przynajmniej tyle wiadomo. Przynajmniej tyle wiemy. Że tu byliśmy i teraz... Tam mamy widoczną platformę do lądowania. Ładnie Hogwarcik z tyłu widać. Tam na mur beton chyba jest... Czekajcie, może to być jakiś nikczemny... To jest znowu ta sama miejscowa.
Tak, to tak wchodzi jedno na drugie, że się w kółko mi mota. Dobra, czyli teraz by wypadało gonić. Co jest ciekawe, że tej zagadki Merlina nie widzę tu na mapie wcześniej. Znaczy wcześniej jej nie widziałem. Musimy się cofnąć. No to chyba mi się tylko zdawało, że ona tu gdzieś była. A nie, coś tu jednak jest. Inferiuski? Ale dziadów nie cierpię. Był chłop, nie ma chłopa. Okej, to będzie flipendo. Coś tu jeszcze mamy do odkrycia w tym miejscu. Ciekaw jestem, co to będzie. I should investigate. Rebellion. Okej, mam jakąś skrzynię. Okej, tu jakby to było wszystko. Zadziwia mnie tylko, że jakoś nigdzie, póki co, nie mogę trafić, znaczy nie mogę ogarnąć, gdzież może być ta nasza brakująca strona przewodnika, zależy na to, że... Zważywszy na to, że przecież... To ta typiara co zwykle. Może tam skoczymy. Zobaczymy, może jakoś jeszcze mamy do ogarnięcia. O, patrzcie, mamy te baloniki. Może je ogarniemy, dopóki je widzimy. Gdzieś tam jeszcze poniżej widziałem. Czy mi się tylko zdawało? Tam
O, dobra, widzę tego dziada. Dobra, brony 12 na 15 są ogarnięte. I teraz by się przydało. O, proszę, platforma do lądowania. Taka niepozorna. Okej, dwie na 8 są ogarnięte. I tu jeszcze mamy jakiś obóz. Znaczy ten chyba szokat ogarnięty. Tu coś mamy. Jest platforma. O, i tam jest komień. Incendio! This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio! Okej, więc mamy wszystko ogarnięte. Przynajmniej jeśli chodzi o to, co tu już widoczne. Spojrzymy sobie teraz na mapkę, jak to wygląda. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha, tutaj. Tutaj tylko sama przewodnika nam została. W zasadzie. Tylko złote pytanie, gdzie? No złote pytanie, gdzie? Legowisko Inferiusów. Może coś tutaj, ale mam wrażenie, że my tutaj to gdzieś byliśmy już raz. A bardzo też możliwe, że... Velia. Nic takiego nie ma. Ona by w sumie by łazić i łazić do usrania. Co by było jakieś na pewno? O, wiewióreczka. Taka ładna. Szkoda, że wiewiórek nie można łapać. Chyba byłoby już za dużo do roboty, jakby i taki to było mało. Rebellion. No tak. Moglibyśmy teraz tak łazić i łazić i łazić. Zobaczmy może jeszcze... O, mamy taką zagadkę. Merlinka. A więc być może coś tu jeszcze nam się trafi w tych okolicach, chociaż... Wątpię. Żeby tu było jeszcze coś, czego nam brakuje. Zdarzy się, że... Tutaj mamy wszystko poza dwiema Aha. Platforma do lądowania jedna i jedna zagadka Merlina, w sumie dwie. Ciekawe. Może coś tu będzie. Podlecimy w każdym razie i zobaczymy. Czyli jakby lecimy troszkę wyżej teraz. Velia. Właśnie coś to tu jest, tylko jak się do tego dorwać? Może tędy? Zaraz, nie, my tu chyba i tak byliśmy. Tak, my tu byliśmy. My tu byliśmy i raczej... Rebellion. O, tego jeszcze nie zrobiliśmy.
Aha, tędy nie. O proszę. Eunona i Artemisię Blackwoodów spotkała tragedia z rąk nikogo innego jak ich córki, Lysandry. Urodzona jako hrabaczka, Lysandra była rozczarowaniem dla swoich rodziców od chwili, gdy zaczął się ujawiać jej brak zdolności magicznych. Frustracja Lysandry osiągnęła szczyt w jej 16 roku życia i po wyjątkowo nieprzyjemnej kłótni Lysandra doniosła na swoją matkę mugolskim łowcom czarownic. Ci przyszli po Artemisję wczesnym wiosennym rankiem, a po zmroku spalili ją na stosie. Nie wiadomo, co stało się z Eunonem po śmierci Artemisji. Wiadomo jedynie, że ani nikt już więcej nie widział. Co? Ktoś to dziwnie czyta. Że ani Diego, ani Lysandry nikt już więcej nie widział. Niedługo potem labirynt Eunona Blackwooda w tajemniczy sposób zniknął ze swojej ojczystego Stonehaven, by na krótko pojawić się ponownie w różnych miejscach i wciągnąć w pułapkę zarówno mogoli, jak i magów. Tak też się dzieje do dziś. Wielu próbowało ujarzmić labirynt Blackwooda, jednak zielarze podejrzewają, że nadal kieruje się on mroczną wolą swego dawnego pana, dlatego nikt nie da się nad nim zapanować. Okej. Teraz tak, trzeba jeszcze skarbu szukać, bo... A, dobra, mamy go tutaj. To pytanie, czy jak my go tu ogarniemy, czy nam nic się tu nie zje ze śmiechu. Tu niby okej, tu niby też. Tu może moglibyśmy to wykasować? Tu by to wywalić? To chyba też jest w porządku, więc powiedzmy, że chyba się nic nie powinno zapchać jako tako. Zaraz się to z tą okaże. O, kolekcja jakieś mamy, no to oczywiście, że nam trochę tego wpada. Mamy jakiś nowy rodzaj wroga, 63 właśnie, oszalowy był Toryj. Ty, czy mamy jeszcze czterech różnych, czy jeszcze brakuje nam chyba do tych różnych rodzajów wroga czterech? Będziemy mieli na fullu typów wrogów, tak mi się zdaje. Jeszcze cofka, coś tu mamy. Tutaj coś mamy. A w wyzwaniach na razie nic. Inwentarz, oczywiście, że te listy zapewne. I tutaj jakieś listy. Okej, a więc teraz otwieramy. Okej, przedmiot na szyję jakiś. Rebellia. Ty, czy to jest to stanowisko do lądowania, czy mi się tego zdaje? Nie, to jest jakaś zagadka Merlina i to pewnie ta, którą... Ta, do której lecimy zresztą. I know a Merlin tower when I see one. No, trochę nam taki się odcinek dłuższy zrobił niż zwykle. Velia. No ale cóż. Czyli sobie teraz wybierzemy ten czar. I jedziemy z koksem. Dajesz. Chyba już wpadnie sam. Ach. Dobra, wpadnie sam. Nie wpadnie. Czyli troszkę go przyciągniemy zaraz. A to skubaniec. Troszkę jak z golfem. Trzeba bardzo dokładnie. Tylko trochę musimy dalej i delikatnie. No, jest okej. Okej, i teraz jak sobie to spojrzymy, co my tu mamy? Tu
Tu jakoś póki co nic nie widzę. Chociaż jakaś mi się tu pokazuje jaskinia. Ciekawa miejscowa. Czyli tu coś mamy. A, to ja tu już chyba kiedyś byłem, to będą Inferiusy właśnie. Chodźcie tu, Mandy. Czy tyle razy już to przechodziłem obok? Alohomora. Jeśli słyszycie takie dziwne szumy w tle, to jest to mikser do ciasta. Święta idą. Cóż, w sumie kiedy to oglądacie, to już jest po świętach Wielkiej Nocy. Teraz sobie zajdziecie sprawę, z jakim opóźnieniem rzucałem to wszystko na kanał. Ale ciemno przez chwilę było. Nie wiedziałam, gdzie idę. Szalik świetlistej pustyni. Revelio. Tak, tu jest całkiem ładnie. Wszystko się w pobliżu wydaje jakby ogarnięte. Tu mamy jakiegoś... Nie wiem, czy my tu byliśmy obok tego czegoś, co to teraz przelatujemy. Tak, ale tu będzie chyba znowu ten sam obóz. Czyli można by powiedzieć, że teraz byśmy tu szukali jakiejś kolejnej platformy do lądowania. Pytanie tylko gdzie. Ewentualnie można byłoby tu się przenieść. Troszkę jest upierdliwe te szukanie tych dodatkowych rzeczy, bo wiem, no... A, tu gdzieś był ten... Demimos, jeśli dobrze pamiętam. Tylko nie pamiętam dokładnie... Znaczy, tak mi się zdaje, że on gdzieś tutaj był, ale nie pamiętam, czy... Dokładnie pamiętam, czy... Na pewno trzeba będzie zmienić porę na nocną. To przede wszystkim. W ten deseń. Ale... I to w jakimś domku ponoć. Tylko zgaduj teraz w którym. No jaki skarbik to mamy. A to Menda. Incendio. Ładnie typa rozniosło. Mnie się wydaje, że to chyba gdzieś było w ramach takiej tej chatki, którą żeśmy chyba... Bo to raczej nie tutaj. Może to tutaj gdzieś. O, proszę. Magiczne diagramy. I to chyba jest ta zagadka Merina, której jeszcze się nie widzieliśmy. Jednak trzeba trochę połazić, nie da się to samym na time tego wszystkiego zrobić. Aha, to już rozumiem, o co chodzi. Lumos. No, kurde, panowie szlachta.
Dadzą w spokoju roboty wykonywać, dziady. Okej, gdzie są kolejne? Aha, dobra, widzę dziada. Lumos. Dobra, brakuje jeszcze jednego. Panie, gdzie to jest? No toż tak, tam. Co, nie wylądujemy? To jak my byśmy mieli tu niby wleźć? A to ci dopiero. Może jakoś przyciągnięcie? A to ci dopiero. Lumos. Może jakoś tędy by się jednak dało. Ej, tu coś jeszcze jest. Jaskinia. I should investigate. Szata z azurowym wzorem. Rebellion. O proszę, daje się tędy. Oj, mamy kolejną platformę do lądowania. Lumos. Ale to jest po prostu, ale to chyba... Czekaj, coś jeszcze jest. Okej, okay, teraz... Rebellion. Tak, mamy tu platformę do lądowania. No co takie w takich miejscach, że... 3 na 8 jest ogarnięta, okej. Tak, teraz sobie spojrzymy na mapkę. Mamy to ogarniętą, więc to tylko zostało co? A, mamy wszystko zrobione w tej
Fajnie, czyli Dolina Hogsmeade jest ogarnięta. Czyli nam by teraz zostało co? W zakazanym lesie jest wszystko. Jest pełny full. Tu jest wszystko na... Poza tą jedną cholerną stroną przewodnika i zgaduj, gdzie ona może być. Skoro jej tu nigdzie jakoś nie mogłem gdzie indziej znaleźć. To jest doprawdy zagadkowe. Gdzie ona tu może być? Okej, teraz tak. Z kolei z regionu północnego Hogwartu, to nam brakuje platformy do lądowania jednej i jednej skrzyni skarbów. W poszukiwaniu tej ostatniej strony Revelio na tej... w tym... A, tu jest pewien ten cały pierdolnik z magią, założę się. Trzeba będzie pewnie wszystkie porozwalać i wtedy dopiero dotrzemy do... Jesus Christ. 20 do rozwalenia. Ale nie o to mi chodzi. Jest taki motyw gdzieś tutaj. O, słyszycie? Traf strażnika za pomocą dętwoty. No, kurde. Go after the golden snitch! Marvelous strike! Careful now. None of that. Luck! Nothing more than luck! Harlow never hurt anyone who didn't deserve it. Czyli my faktycznie nie wszędzie byliśmy. Bo gdzieś tu słychać... O, proszę bardzo. Antyczny róg. Wieki temu pewien mugolski flisak używał tego rogu, by odstraszać potwory, gdy podróżni przepływali swoją łodzią... Nie, gdy podróżni przepływali łodzią na drugą stronę. Oczywiście nie działał on tak, bo żadna magiczna wodna bestia nie bałaby się dźwięku rogu. Prawdopodobnie miał on po prostu szczęście, póki mu się nie skończyło. Oczywiście. Antyczny róg. Rebellion. Okej, żeby teraz mi się nic nie marnowało, to co teraz zrobię, to się teleportuję do Hogsmeade. A, tam coś jeszcze jest. Proszę bardzo. Tak, wszystko już jest pełne, więc teraz tylko nam pozostaje teleportować się do Hogsmeade i ogarnąć... sprzedać te wszystkie pierdółki, jakie tu mamy do sprzedania. Chociaż może się coś okaże, coś mamy tu pobliżu jakiegoś sklepikarza. Mamy. W teorii tego typa tu mamy. Możemy do niego polecieć. Nie będzie całkiem dużo bliżej, niż gdybyś się teleportować do Hogsmeade. Jeden z najdziwniejszych miejsc, jeśli chodzi w ogóle o sklepy, że ktoś w takim pierdolniku w ogóle sobie sklep założył, to jest naprawdę... Nie wiem, co on ma pod sufitem, szczerze mówiąc. Tak, troszkę tu sprzedamy rzeczy. Będzie potem wpaść do pokoju. To są i tak niebieskie, więc raczej z tego pożytku nie będzie. Tu zielone też nie bardzo. Tu też nie bardzo. Że trzeba byłoby. I teraz tak, tu mamy generalnie komplecik, zdaje się, w tej części świata. Tu jest wszystko zrobione i teraz to nam brakuje tej cholernej platformy do lądowania i skrzyni skarbów. Skrzyni skarbów dokładnie nie wiem, której nam brakuje, ale jeśli chodzi o platformę do lądowania, to ona albo będzie gdzieś tutaj, co mi się tak zdaje, albo... No, sobie tylko dwa, więc aż tak daleko to nie jest. Teraz tak, jak spojrzymy sobie... Wylatujemy stąd przede wszystkim. I to w złą stronę. Zaczynamy sobie miejsce na mapie. Pierwsze, w jakim mi się zdaje, że ona może być,
To gdzieś tutaj. A przynajmniej tak mi się zdaje, że to gdzieś tutaj. Polecimy tędy i będziemy lecieli wzdłuż rzeki. Może gdzieś koło tej rzeki to będzie. Tak, pierwsze to już widać, więc to, co gdzie byliśmy na po pierwszej, to już po prostu jest, a druga byłaby gdzieś dalej. Jakby się leciało na... Tu żeśmy byli i tu jej raczej nie ma. O, jest chyba tam. Tak, to jest to. No i spoko. To mam ogarnięte. A tam jakiś był troll. Czyli tu nam w tej części mapy praktycznie tylko został ten cholerny jeden skarb i diabli wiedzą, gdzie on może być tak naprawdę. Jedna cholerna skrzynia skarbów. Ciężko by wstydzić, gdzie ona może być. To jest bezkitu zabawne, wystarczyło spojrzeć tutaj na mapę i proszę, mamy pod tym punktem mamy jaskinię kolekcjonerów i mamy jedną skrzynię skarbów, której jeszcze nie ogarnęliśmy. Jesus. Jak to się mówi, patrzysz się na coś, masz to przed oczami, a jednak omijasz. Więc sobie dobrze na to trafiliśmy. Więc być może... To jest tutaj. Jaki numer? Jedna... Cholerna skrzynia. Dobra, mamy ją ogarniętą przynajmniej. I tam coś jeszcze jest. Pytanie, jak tam teraz wejść? Aha, dobra, teraz przeniesiemy to. Na tą stronę. To będzie ta właściwa, tak na marginesie. O. Szafki. No i klawo. I tośmy teraz ogarnęli, więc powinniśmy już mieć w pełni ogarniętą kolekcję tych... No jaki ładny widoczek. No i dobra, teraz spojrzymy sobie w mapkę. No i mamy teraz tak. Wszystkie skarby mamy tutaj ogarnięte. Tu mamy wszyściutko. Tu mamy wszyściutko. Tu mamy wszyściutko, więc mamy tak. Hogsmeade mamy pełne. Zakazany las pełny, rejon północnych Hogwartu pełny, torfowiska północnej przeprawy pełne, tu też pełne. No i w kolejnym odcinku będziemy tu ogarniać. Tu mamy co? Platformy do lądowania i nikczemnych wrogów. Tu natomiast mamy skrzynię skarbów jedną, no i nikczemny wrogowie jeden. I troszkę tu na przykład niewiele, bo tylko migówki marine, więc będzie całkiem szybko. Okej, to w tym odcinku to wszystko. Ogarnęliśmy jako taką północną część mapy. I to tyle w tym odcinku. Dzięki wam za uwagę i do następnego odcinka. Hej!